Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi drodzy. 20 mamy dzisiaj, nie? Tak, 20. Witam Was 20 czerwca. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Ten tydzień jest bardzo intensywny, więc będzie bardzo krótko. I tak, krótko i na temat. Może tak to zrobimy. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy, tak na szybciutko? Może o wybaczaniu sobie? Jak to wygląda z wybaczaniem? Czy obwiniasz się za coś? Jest nów księżyca, więc można sobie wszystko wybaczyć. Pamiętajcie, jesteśmy w energii nowiu, więc warto sobie posiedzieć na chwilę, może zamknąć oczy i tak zrobić taki rachunek sumienia. Taki prawdziwy rachunek sumienia. Za co się obwiniasz? Dlaczego się obwiniasz? Za co masz żal do siebie? Dlaczego ten żal jest? I tak naprawdę z czystym sumieniem, z ręką na sercu, rozgrzeszyć siebie. Nie mogłaś postąpić inaczej wtedy, bo nie umiałaś, bo nie potrafiłeś. Nie mogłaś powiedzieć komuś innych słów, bo było w tobie tyle emocji, że to one tobą kierowały, ale to byłaś wtedy ty, a to nie byłaś teraźniejsza ty. Teraz masz świadomość, że warto pewne rzeczy pomyśleć, że nasza głowa może z nami zrobić co chce i najczęściej jest tak, kiedy wpadamy w szał, w frustrację, kiedy jesteśmy zdenerwowani, gadamy, co nam ślina na język przyniesie. I często wylewamy wtedy swój żal. Ale jak nauczymy się regularnie robić sobie rachunek sumienia, rozgrzeszać siebie, to zobaczycie, że tak nie będzie. Jeżeli jest ktoś do przeproszenia, przeproście tą osobę. Nie musicie iść do niej i twarzą w twarz przepraszać. Wystarczy ją postawić przy sobie i przeprosić jej energię, przeprosić jej duszę. Jeżeli jesteś gotowy zrobić to twarzą w twarz, to pięknie, to cudownie, to wspaniale. Ale jeżeli nie jesteśmy gotowi, to zacznijmy od pracy energetycznej. Czasami zdarza się tak, kiedy popracujemy energetycznie, żale, smutki, one same się rozpłyną. Bo najważniejsze, że na przestrzeni energetycznej jest to wszystko wyczyszczone. Więc nie obwiniaj siebie, nie oskarżaj siebie. Już przestań siebie dręczyć. Zrób sobie rachunek sumienia dzisiaj i wyślij nowe. Rozgrzesz siebie. Nawet sobie za pokutę daj 10-dniowy cykl medytacji. Siadam i medytuję nad sobą, myślę o sobie, pracuję ze swoją duszą, pytam, czego ona pragnie. Czego pragniesz, moja kochana dusza? Co mam Ci dać? To co, zadanie mamy na dzisiaj? To na dzisiaj od razu karta. Tak króciutko. Wybaczcie sobie. To, czego nie wybaczyliście jeszcze sobie. Co niektórzy, wiem, że są już po połowie wieku, czyli po 50, i wtedy przychodzi dużo czasu na refleksję. A w szczególności te osoby, które już nie pracują, to dużo myślą, a zmarnowałam życie. Nie zmarnowałaś życia. Jeszcze jest życie przed tobą. Każdy dzień jest nowym życiem. Siedząc i myśląc, że zmarnowałam życie, marnujesz to życie nadal. Ale kiedy wstaniesz z tyłkiem i powiesz, ok, chcę coś zrobić, chcę coś zrobić, chcę coś zostawić światu, to zobacz, gdzie można pomóc, jeżeli masz taką ochotę. Zajrzyj do wnuków. Zadzwoń do dzieci. Porozmawiaj z nimi. Może gdzieś jest jakieś zgromadzenie, kółko, gdzie można iść i można z innymi ludźmi sobie posiedzieć. Idź do parku. Usiądź sobie w parku tak beztrosko i pomyśl sobie o tej biegającej. Z 30 lat temu, gdzie dzieci, dom, praca i marzyłaś, żeby usiąść po cichu w parku. To właśnie teraz usiądź.
usiądź sobie, zrób sobie ten rachunek sumienia i wszystko sobie w tym parku wybacz. I powiedz: ok, wstaję, krok, który robię, jest pierwszym krokiem w moim nowym życiu. I nie ma co czekać, a zrobię to jutro, a zrobię to pojutrze. Nie, masz chwilę, czujesz, jest godzina 14, siadasz, robisz to o 14. Po co czekać do jutra? Co się zmieni do jutra? Nic się nie zmieni. Która z kart nam chce pomóc w tym naszym rozgrzeszaniu, wybaczaniu sobie, przepracowywaniu? Usiądź i wybaczam. Wybaczam Tobie, że byłaś taka i taka. Wybaczam Tobie, że powiedziałaś to i to. Wybaczam sobie. Wybaczam sobie wszystko, co powiedziałam, bo nie potrafiłam inaczej się zakochać, zachować. Tak, być może się też zakochali. Nie, zawsze się dobrze zakochujemy. To są plany naszych dusz. To są plany naszej duszy. Co karty chcecie nam na dzisiaj powiedzieć? Co chcecie nam przekazać? Jaką energię? Jaka energia z kart do nas idzie? Patrzcie, żadna nie wypadła. Zdobądź więcej informacji. Zdobądź więcej informacji w swoim wnętrzu. Poszukaj. Dlaczego tak się zadziało, a nie inaczej? Dlaczego zrobiłaś tak, czy zrobiłeś, a nie zrobiłaś inaczej? Zdobądź więcej informacji. Co karty chcecie nam jeszcze na dzisiaj powiedzieć? Jak nam pomóc? Pomóżcie nam, karty. Pomóżcie nam, anioły. Mój, pomóżcie mi dzisiaj w przeprowadzce. Anioły mówią tak. Widzicie? Pomogą. I co jeszcze te anioły nam mówią? Przebaczenie. Proszę. Widzicie? Przebaczenie. To jest czas na przebaczenie. Zdobądź więcej informacji w swoim wnętrzu. Czego pragniesz? Co potrzebujesz? O czym Twoja dusza marzy? Tylko wiecie co, ja to się... Zobaczcie, jak te anioły nas kochają. Przebaczenie. Przebacz sobie. Przebacz sobie. Przebaczenie. Przebaczenie. Przebaczenie może zdziałać cuda. Kiedy uwalniasz się od przeszłości z Twoich barków, zdejmowany jest ogromny ciężar i czujesz omywające całą Twoją istotą poczucie wolności. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od smutku lub bólu spowodowanego przez innych. Tylko dzięki temu Ty możesz być prawdziwie wolny. Karta ta może odnosić się również do potrzeby wybaczenia sobie. Nadeszła pora, by odrzucić poczucie winy, jakie w sobie nosisz, z powodu dawnych popełnionych przez siebie błędów. Przyjmij do wiadomości, że na tamtą chwilę zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy. Nawet jeśli rezultaty będą dalekie od oczekiwanych, skup się na zmianach, jakie się dokonały od tamtej pory, a dzięki którym stałeś się lepszą osobą. Zobaczcie, jakie te anioły są piękne, co? Takie karty nam dać. Kochani, życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję Wam, że jesteście. Ja biegnę. Przenosimy się, przeprowadzamy, a uwierzcie mi, mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Warto też robić chyba porządek w swoich rzeczach. Właśnie doszłam do tego. Więc dzisiaj taki bardzo ważny dzień, bo przewozimy na rzeczy wartościowe. Takie ciężkie. Ja uwielbiam stare, ciężkie meble, wiecie? I to dzisiaj dla mnie. Moje dzieci jadą, plus moje inne gadżety do pracy. Dobrze, kochani, życzę cudownego dnia. Wybaczcie sobie, usiądźcie na tej ławeczce w parku i wybaczcie sobie wszystko. Proście anioły, aby pomogły. O to poczucie. Przytulam Was mocno, z całego serca. Życzę cudownego dnia. Magda.